Tak troszeczkę wejdę na prywatę, pozwolę sobie. Czy pan rozmawia ze swoją rodziną o śmierci? Witam serdecznie na 48. festiwalu. Czy mogę już nazwać pana weteranem tego festiwalu? Nie wiem. Chyba nie zrobiłem 20 filmów, które były tu prezentowane. To jest mi dopiero trzeci film, ale no już trochę żyję i jestem w zawodzie, więc dobra, weteran przyjmuję. W ogóle jak emocje, skoro to już trzeci film, do trzech razy sztuka się mówi, i czy ten trzeci raz to już jest taki najlepszy? Nie wiem. Nie mogę pani na to pytanie odpowiedzieć. Każdy film jest inny. Na pewno robię filmy, które wywołują duże emocje u widzów, zarówno pozytywne, jak i negatywne, i to jest dla mnie najważniejsze. Nie wiem. Chciałabym pogratulować filmu Lęk. Byłam wczoraj wieczorem na seansie i powiem tak, przez 2 minuty po napisach końcowych nikt nie wychodził. Była cisza, totalna cisza. Ja miałam dreszcze i chcemy się zapytać, czy w Polsce trudno jest nam rozmawiać o śmierci? Myślę, że w każdym kraju cywilizacji zachodniej jest trudno rozmawiać o śmierci. To jest jakby temat tabu. Nauczyliśmy się długo żyć. Mamy terapie, które pozwalają przeżyć pacjentowi bardzo, bardzo długo, nawet wbrew jego cierpieniu, więc gloryfikujemy bardzo życie i zapominamy o tych ludziach, którzy chcieliby odejść na własnych warunkach. Myślę, że ten temat, który poruszam w filmie, jest ważny i właściwie dotyka każdą osobę, bo każdy z nas spotyka się z odejściem kogoś bliskiego, każdy towarzyszy w odejściu kogoś bliskiego. To jest coś nieuchronnego, co nas spotyka, ale o tym nie rozmawiamy. Zakopujemy to głęboko pod skorupką takiego pozornego szczęścia, w którym żyjemy, a myślę, że powinniśmy o tym rozmawiać. A tak troszeczkę wejdę na prywatę, pozwolę sobie. Czy pan rozmawia ze swoją rodziną o śmierci? Bo na przykład siebie, że ostatnio z moją mamą zaczęłam o tym rozmawiać, bo może ona jest troszeczkę ode mnie starsza i twierdzi, że no, ona umrze na pewno po mnie. Ja mówię, to nie jest tak, bądźmy przygotowane na to. I pół żartem, pół serio o tym rozmawiamy, jest to ciężkie, ale jednak osoby bliskie mówią nie chcę o tym rozmawiać. Nie, twierdzę, że ja umrę pierwszy. Staram się rozmawiać, ale wie pani, do rozmowy zawsze potrzebna jest dwójka, bo monolog to jest tylko i wyłącznie monolog, a rozmowa to jest co najmniej 2-3 osób. Ciężko się o tym oczywiście rozmawia, bo wywołuje to straszne emocje, takie no, strachu, lęku, przerażenia wręcz. O tych takich emocjach się ciężko rozmawia, ale staram się rozmawiać oczywiście. I też chciałbym z widzami o tym porozmawiać. Film nazywa się Lęk, jest pod tytułem Lęk. Czy to od razu był ten moment, że wiedział pan, że to będzie ten tytuł? Bo po obejrzeniu tego filmu mam wrażenie, że nie widzę innej możliwości. Na początku, kiedy Monika Sobieniegórska pisała scenariusz w Szkole Wajdy, również pod moją opieką na kursie scenariuszowym Script, były inne tytuły. Ale znalazłem gdyby temat filmu i zawsze zależało mi na krótkim tytule, czyli z odzysku, miłość, lęk, żeby to trafiało w samo sedno, czyli w samo sedno tematu tego filmu. I ten tytuł już jest właściwie przypisany do tego filmu, nie wyobrażam sobie żadnego innego tytułu. A jak pracowałaś na planie z panią Martą i z panią Magdą? W ogóle jak to podejście do tak trudnego tematu? Przede wszystkim odbyliśmy bardzo dużo rozmów z aktorkami, w których był obecny również operator, żeby słuchać, jakie intencje, jakie emocje, jaki rodzaj uczuć ma przepływać na widzów przez obraz kinowy. Długo żeśmy rozmawiali. Mało żeśmy właściwie robili takich prób inscenizacyjnych, praktycznie może ze 2 bardzo ważnych, kluczowych scen, ale tak to były przede wszystkim rozmowy, scenariusze, rozmowy, szukanie intencji, troszeczkę zmiana dialogów, skreślanie dialogów. To taka klasyczna praca stolikowa. A na planie to mieliśmy mało czasu, bo mieliśmy tylko 28 dni zdjęciowych w związku z tym, a film jest koprodukcją polsko-niemiecko-szwajcarską, więc musiałem być bardzo przygotowany, a te próby stolikowe bardzo pomogły jakby w takim prostym dojściu do celu, co jest ważne w scenie.
A myśli pan, że ten film właśnie pomoże ludziom się otworzyć na prawo nie tylko śmierci, ale też raka, jaki to jest niesamowity ból. Jak zobaczyłam scenę, gdzie pani Magda gra ten ból, aż ja to czułam. I zdałam sobie sprawę, że zadałam sobie też pytanie, co ja bym zrobiła na jej miejscu? Czy właściwie podjęłabym taką próbę jak ona, czy nie, bo też nie chcę do końca zdradzać tu naszym widzom. I czy przy tworzeniu tego filmu zadawaliście sobie takie pytania? Ja zadaję pytania, natomiast nie chcę na nie odpowiadać, ponieważ każdy widz musi znaleźć swoją odpowiedź. To jest bardzo trudny temat odchodzenia, temat bólu. I to widz musi zacząć o tym myśleć. Ja w swoich filmach raczej nie stawiam test, nie robię filmów ideologicznych. Staram się ludziom zadawać pytania, pokazywać człowieka w ekstremalnych sytuacjach, takich ekstremalnych, które stawiają go pod ścianą, gdzie musi podejmować decyzje ostateczne. Czyli jak zakończyłam film z tysiącami pytań do siebie, to dobrze go przeżyłam. Tak, tak. To właśnie ma film uruchomić raz przez emocje i przez emocje właśnie dojść do umysłu, żeby zacząć powoli to po prostu układać sobie w głowie. Ja się bardzo cieszę, że się pani film podoba. Mam nadzieję, że również się będzie widzom podobał. Nie jest to film oczywiście łatwy, ale ma w sobie cały wachlarz emocji od bólu, cierpienia, płaczu przez śmiech. Zapraszam, no. Rozmawialiśmy na poważnie, teraz przejdę trochę do humorystycznych kwestii. Jak to było z tym ogrodzeniem twarzy? Czy to się wydarzyło naprawdę? W ogóle jak zagrać taką scenę, że nagle pani Marta gryzła drugiego człowieka i to jeszcze w policzek? No to są takie, oczywiście, że go nie gryzła, wiadomo, że go nie gryzła, aktorzy to zagrali, Marta zagrała to świetnie i Maciej Konopiński, który był grał gryzionego, też świetnie. No to jest kwestia po prostu ustawienia dobrego kąta kamery, dobrych emocji w aktorach i potem charakteryzacji. A czy pani Marta miała wcześniej przygotowany układ taneczny? Nie, nie. Też improwizowała. Improwizacja, tak. Ja powiedziałem, że żadnego układu, ma po prostu się ponieść emocją. Jest drinknięta, wypiła parę drinków ginu z tonikiem i to ma być szał. Dobrze, już tak kończąc, chciałabym się zapytać, jakie pan ma motto życiowe? Boże, mi zadała pani pytanie. Motto życiowe? Chyba nie mam motta życiowego. Znaczy, o, mam. Moje motto życiowe to żyj i daj żyć innym, to znaczy nie wchodź w ich życie, nie mów im, co mają robić. Jeżeli nie robią tobie nic złego albo innym czegoś złego, to nie powinno cię to za bardzo interesować, to jest ich życie. Jestem po prostu za wyborem i za wolnością. Dobrze, dziękuję bardzo i trzymam kciuki. Dziękuję. Na konkursie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.